Więc póki co nie interesujemy się żadnymi itemkami tutaj i zobaczmy sobie następne poziomy, które tutaj na nas będą czekać. A wiem, że na przykład Tut TV na nas czeka, za który wypadałoby się zabrać. Tak więc na co my w ogóle jeszcze czekamy? A, dobra, czekamy na to, żebym zasejwował, bo warto na bieżąco zapisywać sobie. Czemu by nie? Jedziemy. Mamy kolejne 3 misje do robienia, tak więc... Ciekawostka do poziomu Tut TV. W prototypie z 30 grudnia 1998 roku, zgodnie z menu wyboru misji, nazwa zastępcza nosiła nazwę Egypt Channel. Born in Arizona, got a condo made of stone. Jeśli chodzi o Tut TV, nie pamiętam też kompletnie tego, co tutaj się działo. Tak więc to będzie poziom, który również, tak jak w przypadku Army Channel i następny inny poziom w całej gierce, będę na totalnego ślepaka przechodził. Ale wydaje mi się, że on nie był aż taki trudny, jak ja go sobie zapamiętałem. I w ogóle, kurde, fajna muzyka nam tutaj towarzyszy, mega propsuje, zresztą posłuchajcie sobie sami. Mega, mega propsuje taki soundtrack, ponieważ jest on bardzo klimatyczny, to jest raz, a dwa, w ogóle cały ten poziom jest mega klimatyczny, ponieważ zaryzykuję trochę stwierdzenie i to jest poziom, który parodiuje w zasadzie te wszystkie filmy o Egipcjanach, o tam jakichś innych piramidach, o innych Tutenchamonach i tak dalej. I mógłbym nawet szczerze połasić się o taki przykład, że to jest film, który że to jest kanał, który w pewien sposób parodiuje Asterixa i Obelixa, Misja Kleopatra. Tak szczerze, bo najbardziej mi się to z tym kojarzy. Mimo, że tutaj Kleopatry nie ma, no ale wiecie, sam fakt po prostu, że coś takiego jest, nie? To tak mi się jakoś skojarzyło, no. Cóż mogę na to poradzić, no. Przepraszam. Dobra, więc teraz... Trzeba skarabeusza tutaj pocisnąć, a raczej skarabeusza, bo on na bank da nam komary. A nie, nie dał nam nic. Co za kurde skurczysyn. A na przykład w Geksie dwójce za pociśnięcie takiego skarabeusza to już byśmy mieli, kurcze, komary. Ale kurde skambak jeden. Chcę wszystko dla siebie zagarnąć. Dobra, tam walić cię na ryja. Jak to się mówi bardzo brzydko. To pójdźmy sobie teraz tutaj. Najwyżej wrócimy potem. Co tu mamy? O! Żetonik bonusowy. Z chęcią przytulę. W ogóle, jaki tutaj jest total? Jeżeli chodzi o poziom, który teraz robimy. Jeszcze potrzebujemy jeden żetonik. Okej. To da się zrobić. To da się oczywiście jak najbardziej zrobić. O, i co tu mamy? Żyćko mamy. A ja z chęcią wezmę żyćko. 19, czemu by nie? A, uwaga, uwaga, bo tu ruchome piaski są. Lepiej uważać. Bo nie chcemy się skąpać w ruchomych piaskach, tak przynajmniej mi się wydaje. Aha, i ty chciałeś mnie unicestwić, tak? Okej, cieszę się, że próbowałeś, ale no niestety coś ci nie wyszło. Zdecydowanie ci nie wyszło. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, ten poziom, wydaje mi się, że jak grałem w 2017 roku, to miałem delikatne problemy z nim.
Na pewno długo mi on zajął, to mogę sobie rękę uciąć, że ja po prostu siedziałem i czasami końca nie było widać, jeżeli chodzi o ten poziom. Ale nie wiem, czy mogę go powiedzieć, że źle zapamiętałem. Być może. No mówię, ja tutaj niestety dałem dupy z researchem, bo nie porównałem sobie teraz oczywiście z wersją z 2017 roku, a byłoby o wiele łatwiej, gdybym sobie to porównał, bo bym wiedział wtedy, na czym stoję. Wiem na pewno, że jeden poziom sprawiał mi problem i siedziałem bardzo długo w tym poziomie. I to jest poziom, który już w poprzedniej sesji wam napomknąłem. Taki trochę egipski. Znaczy egipski, no to jest egipski poziom, co ja gadam. Taki trochę grecki poziom. I teraz pytanie, gdzie my pójdziemy? Chyba tutaj pójdziemy najpierw, tak mi się wydaje. Najpierw zacznijmy od lewej strony, czemu by nie? Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy na przykład musieli teraz zbierać jeszcze te srebrne piloty, tak jak w Geksie dwójce. Wyobraźcie sobie, co to byłby, kurde, za... No, to by było bardzo interesujące, nie będę tego ukrywał. Gdybyśmy mieli tutaj zbierać jeszcze srebrne piloty, to my byśmy jeszcze dłużej siedzieli w tych poziomach, więc może nawet lepiej, że nie ma tych srebrnych pilotów tutaj. No i mamy w ogóle wszystkie te bonusowe żetony zebrane z tego poziomu. Nawet mogę pokazać, żeby udowodnić. Teraz możemy skupić się na geksowych łapkach, żeby zebrać ich aż 10, a potem... No, przy okazji jeszcze teraz też na komarach możemy się skupić. Kurde, ile rzeczy naraz udaje mi się zebrać. To jest naprawdę, kurde, fajne, no nie? Ale patrzcie, to jest właśnie w sumie fajne, jeżeli chodzi o ten let's play, że możemy sobie od razu, wiecie, trochę dłużej na początku posiedzieć w tym poziomie, trochę poznać ten poziom, różne tam jakieś sekrety, nie sekrety, i przy okazji zrobić na spokojnie to 100% za pierwszym razem. A potem to już będziemy mogli, wiecie, co zrobić. Po prostu tak jak to było w przypadku Army Channel. Na pałę polecieć sobie, jak gdyby nigdy nic i wywalone mieć. Nie będę tego ukrywał, że teraz trochę się boję, ponieważ mam mało HP, ale da się to jakoś ogarnąć chyba. Chyba. No oczywiście, że się da. Wystarczy chcieć. Zanim polecimy dalej, to warto zebrać życie, bo jeżeli teraz zginiemy, to przynajmniej będę mógł powiedzieć: haha, straciłem życie, które teraz nadrobiłem. Wiecie, o co chodzi. O, tu jest jeszcze jedno życie. 22, no tak. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Teraz mnie będzie czekała dosyć sroga przeprawa. Dobra, jesteśmy już z powrotem u góry i jedziemy z koksem. Co tutaj na nas będzie? O, czekać. Propos frajera. To na nas jeden czeka, jak widzę. This is from Mr. Sinatra. I dobra, zanim pójdziemy dalej, bo tam jak widzieliście była geksowa łapka, to spójrzmy, czy czasem tutaj nie będzie żadnego sekreta, bo ile pamięć mnie nie myli, to tutaj gdzieś po lewej lub prawej ścianie będzie... Może będzie za chwilę. Nie jest to... O-oh. Ale ja się na szczęście wybroniłem. A myślałem, że się nie wybronię. I w ogóle fajne jest to, że tutaj są te budki telefoniczne, gdzie możemy też komary zebrać. Bardzo fajna sprawa. I automaty z geksem? W sensie z napojem geks. Ej, przecież mogłem...
Czasem jeden z tych automatów nie był gdzieś na początku poziomu? Bo z tego co wiem i z tego co teraz widzę, to możemy przecież z nich też komary zebrać, więc... O! Warto tutaj było wejść. Elegancko. Tak to się właśnie załatwia, moi drodzy. Tutaj nic nie ma. Troszeczkę ta ciemność mnie zmyliła. Bo wydawało mi się, że tam coś właśnie będzie. A tu się okazało, że jednak nie. Nic tutaj nie ma za tą budką całą? Nie. Patrzymy po lewej, patrzymy po prawej, żeby nie było, że coś omijamy. Czemu on krzyczy cały czas gecko, gecko, gecko? A, i tutaj będzie pilocik. Można było usłyszeć dźwięk. To prawda. To już wiemy, jak jeden pilot zdobyć, tak więc z tym problemu nie będzie. Teraz mnie bardziej zastanawia. Hit me, go on, hit me! Dobra, tutaj już nic nie dostaniemy. Brakuje nam 20 komarów. A podejrzewam, że teraz, żeby zdobyć jeszcze coś dodatkowego, to będziemy musieli się cofnąć, tak więc no, zrobimy cięcie sobie, co nie? Tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. No dobra, tutaj mamy te dwa, te dwie takie laski, które strzelają w tą odpowiednią stronę, więc teraz może pójdźmy tędy, tak dla odmiany. Co tutaj będziemy mieli? O! Przejażdżkę na wielbłądzie. A, to akurat pamiętałem. To akurat pamiętałem, że coś takiego będzie, bo no Gex nie może chodzić po tych piaskach, bo to są ruchome piaski, ale natomiast ten wielbłąd już może, tak więc szanuję za coś takiego. Dobra. Dwa komary tutaj zdobyliśmy, więc lecimy dalej. Patrzymy co i jak i gdzie. Nie pomijamy nic, bo warto mieć wszystko na bieżąco zbierane. Jeszcze tylko 5 komarów nam brakuje. Dobra, elegancko. Teraz jestem pocieszony z tej sytuacji. Mamy tutaj łapę. Teraz do góry możemy chyba. Nawet musimy. No to nie jest tak, że możemy. Kaligia i Enyon. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. I tam widziałem, że kurczę pieczone coś nam nie pykło, więc jeszcze raz to robimy. Żeby nam pykło tym razem. Dokładnie tak. Pilocik. Więc kolejny pilot mamy już sobie odhaczony. Wiemy, gdzie jest lokacja następnego pilocika. Teraz możemy się cofnąć. Tak więc wielbłądziku, zabierz nas gdzie indziej. Zabierz nas z dala jakby od tego wszystkiego, bo ja nie mogę patrzeć po prostu na te krajobrazy, bo aż mi oczy wypala. I pójdźmy w takim razie jeszcze gdzie indziej. To co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy tutaj. I teraz tak. Byliśmy tutaj, więc chyba musimy się cofnąć na sam początek, bo tam chyba były jeszcze dwa automaty, które powinniśmy zniszczyć. O ile mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić. Nie jestem wszechwiedzący, a pomyłki każdemu się zdarzają. Więc teraz chwila prawdy. Mamy 96, czyli teoretycznie brakuje nam
Znaczy teoretycznie praktycznie brakuje nam 4. I teraz sprawdzamy każdą możliwą okoliczność. Spalmy raczej nie spadnie nam. To już możemy sobie odhaczyć, że z tego nie dostaniemy żadnego komara. Ani z jednej, ani z drugiej. W ogóle, co to jest za logika? Znaczy ja wiem, że to jest gra wideo oczywiście, żeby nie było, że ktoś mi tu zacznie poprawiać. Ale kiedy w Egipcie można hot dogi kupić? Tak tylko moje takie mam zasadnicze pytanie. Żeby nie było, ja to rozumiem, że to jest gra, ale trochę mnie to zainteresowało. Przy okazji nam jednej łapki brakuje. To też nie wiem jak nawet wyjaśnić. A wolałbym mieć jakieś wyjaśnienia w tej sprawie. Tu co prawda byliśmy, ale no kurde. Sprawdzam każdą okoliczność, dobra? Nie bijcie mnie za to. Proszę mnie za to nie bić. Bo ja tylko chcę sprawdzić każdą okoliczność, gdzie mogłem cokolwiek zgubić. No, tu nas jeszcze nie było, pewnie, że tak. Proszę was. Tu nas nie było. A tutaj będziemy mieli już wszystko do zebrania. No dobra, może nie wszystko, ponieważ... myślałem, że tu będziemy mieli jeszcze... dwa komary do ogarnięcia, ale jednak nie, więc pomyliłem się, okej, zdarza się. Więc teraz podejrzewam, że na samym końcu, jak są te berła, które strzelają w tę ścianę, to tam prawdopodobnie na nas coś będzie czekać, więc się tam udajmy. This is from Mr. Sinatra. Mamy tutaj pilocik, wszystko fajnie. Ale gdzie są te cholerne komary? Proszę mi Ej, coś tam u góry jest? Czy mi się wydaje? Nie, no tam coś u góry jest. Znaczy to jest coś, co już tutaj tak czy siak byłem. No ale gdzieś musiałem pominąć te komary. Słuchajcie, jeżeli tutaj jest pusto i tam jest pusto, to wydaje mi się, że jedyne, gdzie ja mogłem zapomnieć tych komarów, to jest właśnie przy pierwszym pilocie. Tam musiałem gdzieś coś zgubić. I nie wierzę w to, że coś się zbugowało lub po prostu że zrobiłem wszystko, ponieważ no kurde, no nie oszukujmy się. Można mówić wiele na temat Gexa, że momentami jest bardzo zbugowany, ale w to nie uwierzę, więc... Lecimy na spokojnie, ja robię sobie jakby wiecie taki krótki research z tym, co mogłem zgubić i zaraz się widzimy. Serio? Serio ja na to nie wpadłem od razu? Dobra, bierzemy co nasze. Let's get it on! Wiecie co, powiem wam szczerze, że... Jak ja to zrobiłem? Dlaczego ja w ogóle nie pomyślałem, żeby za tym... Dobra, nieważne. Dobra, nie, serio. Nieważne. Idźmy dalej, serio.
Holy Moses, good job! Gex 1, Egyptians 0. I've solved the riddle of the Sphinx, and now I shall work on the riddle of the Minx. And that means you, Nefertatas. Hey, Caligula, just get me home. No, Geksik, powiem ci szczerze, że teraz to ty nie zaplosowałeś u pani Agent Extra. Bo jednak coś powiedziałeś, kurde, nieładnego w jej stronę. Nie no, w sumie pewnie coś głupiego żeś powiedział i teraz ona mogła się lekko obrazić. Dobra, no to co? Lecim z koksem. Co tu mamy teraz następnego? A, to znamy. To wiemy, jak się tam dostać, nie oszukujmy się. Dobra, tak więc, moi drodzy, skoro wiemy, jak zrobić tamtą misję, to widzimy się po prostu za niedługo. Tak myślę, że będzie najlepiej, po prostu. O, polecimy sobie tutaj. Na sam początek. Bo tu jest jeszcze jeden pilot, który wypadałoby zebrać, a jest on bardzo łatwy do zebrania, więc... Zróbmy to po prostu już teraz, a potem sobie odpalimy cutscenkę po prostu, żeby zobaczyć, jak ona mniej więcej się prezentuje. No, dokładnie tak. Tu mamy bardzo łatwy pilocik do zebrania. To jeszcze nam jeden został i będziemy mieli tutaj kurde z głowy już. Lock and load, little lizard. No to zostaje nam już tylko i wyłącznie, powiedzmy, ostatnia misja. Aha. Czyli tylko była pokazówka, że ej, musisz iść, powiedzmy, do tego pomieszczenia, co z tego, że nie wiesz, gdzie jest to pomieszczenie, ale się kurde domyślaj, ośle jedne. Jeden. Nie, jedne, tylko jeden. Więc domyślaj się, ośle jeden. No i idź tam do tego wielbłądzika, on na ciebie będzie czekał. No tak, pewnie. Dobra, to co, cięcie. Widzimy się za niedługo, jak już będę zbierał tamten pilot, bo wiemy, jak się już tam dostać. No, jesteśmy na samiutkim końcu, jak widzicie. Tak więc uważam, że poza tą sytuacją, że nie wiedziałem, gdzie są te dwa komary, to poszło nam całkiem okej. Co prawda trochę dłużej nam zaszło niż w kanale... wojennym, no ale cóż mogę na to poradzić, no nic nie mogę na to poradzić, no tak wyszło, no co ja mogę. To co mogłem zrobić, to zrobiłem. Mamy póki co zebrane 10 pilotów dzisiaj żeśmy zebrali, kurde, ładnie. Tak przynajmniej się wydaje, że to było 10 pilotów, no bo żeśmy zdobyli 2 za 100% i 3, no to nie, czekajcie, 8 pilotów, przepraszam. 8 pilotów, no. Matematyka się bardzo szybko odezwała do mnie. Tak więc, no teraz zostaje nam tylko chyba już jeden poziom, z tego co pamiętam. A ten poziom był gdzieś w tę stronę. Tylko musimy teraz trochę kawałeczek przepłynąć i musimy póki co uważać, by no nie zbierać niczego innego, no bo ja na razie nie mam zamiaru nic zbierać. Dopiero będę zaczął zbierać, jak będę wiedział, że oczyściliśmy w 100% teren. W sensie, wiecie, wszystkie poziomy. No. Mamy tu poziom, który na nas czeka. The Bacchanal Program. Ale my na razie się jeszcze tym nie będziemy zajmować, ponieważ teraz zrobię krótką sobie przerwę. Za chwileczkę do was wracam. Dobra, powiem wam szczerze tak, zrobiłem krótki research. I okazuje się, że jest jeszcze jeden poziom, który będziemy musieli zrobić, o którym kompletnie zapomniałem. Ale zanim do niego przejdziemy, to lećmy do The Bacchanal Program. To będzie poziom, który będzie parodywał oczywiście Piratów z Karaibów i inne tam pirackie filmy, tak więc bądźcie na to przygotowani. My eye is sorry today.
co w mojej opinii oczywiście jest bardzo fajne, to to, że Gex jest właśnie w przebraniu tego pirata, no nie? No, jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o ten poziomik. Z tego, co pamiętam, i tutaj chyba pamięć mnie nie zawodzi, to z tym poziomem miałem problemy już na live'ie. I niektórzy to nawet się niecierpliwili, żebym w końcu skończył ten poziom. Doskonale to pamiętam. Na bank coś takiego było, ale... Nie wiem, samego w sobie poziomu źle nie wspominam, mogę tylko tyle od siebie powiedzieć. Okej, więc teraz zobaczmy, jaki będzie total tego poziomu, więc tak. Mamy 10 łapek i 3 bonusowe żetony do zabrania oraz 4 piloty. Dobra, mamy to na uwadze. Robimy teraz wszystko, żeby nic nie pominąć. Tak, robimy wszystko, żeby nic nie pominąć, ponieważ no nie chcemy znowu chyba wracać, tak jak to było w przypadku Toot TV. Że miałem wszystko na wyciągnięcie ręki, a i tak zapomniałem. I trzeba w oczy teraz celować, jak widzicie zresztą. Inaczej ta gęba by się nie otworzyła. Chociaż, o ile mnie pamięć nie myli, to może nie skarabeusze, bo to było w poprzednim poziomie, ale... Komary i inne tego typu znajdźki wydaje mi się, że w tym poziomie będą dosyć blisko siebie, tak więc chyba nie mam o co się martwić. Ja miałem chyba co jedynie problem z szukaniem exitu. O ile dobrze pamiętam, mówię, mogę się mylić, bo no, ostatni raz 105 lat temu grałem ponad, więc pamięć może już szwankować trochę. No ale trudno się mówi, no niestety. Każdy popełnia w życiu błędy i każdy może o czymś zapomnieć. To jest normalne. A wy jakie ogólnie macie wspomnienia z tym poziomem? Jeżeli graliście w Gexa trójeczkę, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo no, będę was tak pytał, bo jestem bardzo po prostu ciekaw. No nie będę tego ukrywał, że no jestem ciekaw tego, czy tylko ja miałem ogólnie problemy z tymi poziomami, czy nie tylko ja zresztą. I tu nawet jest podpowiedź, co musimy zrobić, żeby dostać się na drugą stronę. I tak też zrobimy. No może nie w ten sposób, bo w ten sposób to sobie nie pomogliśmy, a tylko utrudniliśmy, tak więc lecimy do góry. Dokładnie tak. Tak to powinniśmy zrobić od razu. We'll follow you, creature. Tu mamy checkpointik, oczywiście, że z tego skorzystamy. I teraz będziemy musieli z następnej strony dostać się na następną stronę, tak jak zresztą widzicie. Jakaś kolejna armata tutaj będzie dla nas przygotowana. Nie wiem, o co z tym chodzi.